Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w programie polskim na Lwowskiej Fali 106,7 FM Radia Niezależni i rozpoczynamy dzisiaj jubileuszową audycję naszego radia, czyli, proszę Państwa, już 25 lat. Polskie Radio Lwów obchodziło jubileusz 25-lecia. Uroczystości z wielkim rozmachem odbyły się w dniach 14-15 października. W ramach obchodów została wyemitowana jubileuszowa audycja radiowa, miała miejsce konferencja prasowa, wycieczka śladami Polskiego Radia Lwów, aukcja, wspólna zabawa dla gości i słuchaczy, msza święta w intencji rozwoju działalności redakcji, pokaz filmowy oraz koncert Filharmonii Lwowskiej. Dzisiaj mamy 25-lecie Polskiego Radia Lwów i jest to kawał czasu, kawał pracy dokonanej, a właściwie jest to kontynuacja przedwojennej wesołej fali i tylko cieszymy się z tego powodu, że możemy kontynuować najlepsze tradycje polskie, najlepsze tradycje radiofonii lwowskiej, dlatego że Lwów w II Rzeczypospolitej był najlepiej zradiofonizowanym miastem w całym kraju. Radio Lwów dzisiaj to jest ponad 20-osobowa redakcja, która jeszcze nie przekroczyła lat 30, biorąc do uwagi średnią wieku. Mamy jubileusz 25 lat i mamy bardzo dużo młodych osób. Założone w 1992 roku, radio nawiązuje do przedwojennych tradycji Polskiego Radia Lwów, w którym pracowali m.in. Juliusz Petry, Adam Sołtys, Wiktor Budzyński, Włada Majewska i znani wszystkim Szczepko i Tońko, Kazimierz Wajda i Henryk Vogelfanger z programu Wesoła Lwowska Fala. Dziś radio ma swoją siedzibę przy ulicy Relejewa 9, dawnej Badenich. Program jest nadawany raz w tygodniu przez 3 godziny na falach Radia Niezależni 106,7 FM. Ponieważ trochę się okrzesaliśmy, ale z drugiej strony to było pierwsze, to było świeże i tych audycji było 7 godzin tygodniowo i było to z anteny Lwiwskiej Chwyli. Był czwartek, wieczór, 29 października, 7 godzina, kiedy rozpoczęliśmy, właściwie nie wiedząc, co z tego wyniknie, ale potem zaczęliśmy otrzymywać telefony i zrozumieliśmy, że to jest potrzebne ludziom. Radio szczyci się hasłem. Wesoła fala żyje, jej humor ciągle trwa, gdzie polskie serce bije, tam Radio Lwów głos ma. Słuchaczem radia zostałem już tylko wtedy, kiedy przeszedłem na rentę. No to już nie tak dawno, ale około 10 lat na pewno, to, bo te audycje, które są nadawane, są na tyle ciekawe, na tyle budujące, że po prostu ja się dziwię, skąd te nasze panie to wszystko biorą. Ważnym punktem jubileuszu było złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza. W imieniu radia wieniec złożył lwowski sobowtór marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym wszyscy przenieśli się do budynku uczonych, dawnego kasyna szlacheckiego. Zespół redakcyjny przygotował bogaty program artystyczny, wesołe skecze, piosenki, a nawet licytacje. Następnie zagrała muzyka i goście zaczęli tańczyć. Na uroczystości przybył także Sławomir Zachariewicz, prawnuk Juliana Oktawiana Zachariewicza, największego polskiego architekta we Lwowie, twórcy m.in. budynku Politechniki Lwowskiej. Radio Lwów to jest stacja, o której się stosunkowo niedawno dowiedziałem w ogóle. To muszę przyznać, że nie jestem słuchaczem od z dawien dawna. Wyszło wszystko właśnie dlatego, że zostałem poproszony o ten wywiad. No i widzę, że działa bardzo prężnie, że jest sporo ludzi, którzy są mocno w to wszystko zaangażowani. No i oby tak dalej. A ja od niedawna zacząłem słuchać. Wspaniałym akcentem na zakończenie uroczystości jubileuszowych był koncert zespołu Weseli Lwowiacy pod kierownictwem Edwarda Sosulskiego. Cała sala wsłuchiwała się w stare piosenki powiązane z dawnym Lwowem i z jego radiem.